jestem Sandra, wy oglądacie kanał Study English Online. Dzisiaj znowu czytanie po angielsku, czyli jak sobie to ułatwić. Będziemy rozmawiać o zbitce spółgłoskowej g, h. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym przypomnieć maturzystom, którzy chcą jeszcze załapać się na drugą edycję kursu Matura Review, że nabór trwa do 15 września. W tej chwili już 7 z 25 miejsc jest zajętych, więc spieszcie się, bo kto pierwszy, ten lepszy, tak to działa. A teraz przechodzimy już do odcinka. Bardzo często, jak widzicie tą zbitkę w wyrazach, następuje takie lekkie przerażenie i zastanawiacie się, jak to przeczytać. I teraz okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne, nie jest to trudne pod względem takim technicznym jak TH. Jest kilka zasad, które musicie zapamiętać. I na przykład, jeżeli g, h występuje na początku słowa, czytamy je po prostu jak g. Spójrzcie na słówka. Ghost, got, gazel, gana, ghetto. W tych przypadkach czytamy g, h po prostu jak g, tak jakby tego h nie w ogóle tam nie było. Z kolei, kiedy słowa kończą się na g, h, mamy tutaj dwa warianty wymowy. Albo nie czytamy tego g, h w ogóle, tak jak w słowach although, czy też though, sigh, czy high. Natomiast są też słowa, w których to g, h na końcu czytamy jak f. I to są słowa takie jak love, tough, enough, albo cough. Zawsze warto sprawdzić wymowę. Pamiętajcie, g, h na końcu czytamy jak f, albo nie czytamy go wcale. Natomiast kiedy mamy słowa kończące się na g, h, t, to wówczas czytamy je tak, jakby tego g, h w ogóle tam nie było. Macie tutaj bardzo często do czynienia z taką zbitką spółgłoskową przy odmianie czasowników nieregularnych. Brought, caught, sought, thought. I w innych słowach, takich jak na przykład fight, wait, hide czy light. Z kolei, co się dzieje, kiedy g, h występuje nam w środku słowa? Czytamy je jak f w takich słowach jak love czy tough, tam gdzie normalnie czytamy tą końcówkę jak f, ale w momencie, kiedy dodajemy końcówki, wtedy występuje to w środku wyrazu, na przykład laughing czy tougher. Jako g czytamy w takich słowach jak na przykład Afghanistan. Nie czytamy g, h, w ogóle je pomijamy, kiedy znowu mamy słowa, w których na końcu pomijamy to g, h, tak jak high i stopień wyższy od high to higher. A kiedy czytamy to po prostu jak g, h, kiedy mamy takie compound words, czyli słowa, które składają się z dwóch innych słów. Na przykład big-headed, egghead, bighorn. One powstały ze złożenia big i headed, tak samo egghead, i wówczas czytamy to jak osobne słowa. Tak jak te słowa w ogóle po prostu się wymawia, z tym, że łącznie big-headed, egghead i bighorn. Czasami zdarzają się słowa, których nie jesteśmy w stanie dopasować do żadnych reguł. Nie ma ich wiele, najczęściej używanym jest hiccup, czyli czkawka, i tam gh czytamy jak p, hiccup. Mam nadzieję, że ten odcinek oswoił Was ze zbitką spółgłoskową gh i widzicie już, że nie jest to trudne pod względem technicznym. Wystarczy zapamiętać kilka zasad, a najlepiej zawsze, kiedy nie macie pewności, sprawdzić sobie wymowę w słowniku. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Jeżeli macie ochotę uczyć się ze mną angielskiego przez Skype, link jest na dole, linki do kursów też są na dole. Łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Cześć!